Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybco i jesteśmy ponownie na wariatkowej. Słuchajcie, jest obrzydliwie, obrzydliwa wielka tragedia, ponieważ Milki wypiła potkę, miksturę pamięci i jest z nią coś nie halo. Czuje się źle, jest jej niedobrze, leży w łóżku i ja muszę ogarnąć, jak mogę jej pomóc. Nie wiem totalnie, co mam robić. Tutaj jest jakieś łóżko lekarskie w tym moim pokoju, w którym ona powinna leżeć, więc ja dzisiaj pójdę do szpitala, bo widziałem, że się takowy tutaj pojawił. Patrz, jaki piękny widok mam na szpital. Pójdziemy tam, zobaczymy, czy tam jakaś pomoc się kryje, może akurat tak i może będą wiedzieli, jak jej pomóc, bo wróżka niestety nas wrobiła, powiedziała: no super, git, fajna mikstura, będzie działać świetnie. My wypiliśmy, znaczy w sumie Milki wypiła i okazuje się, że jednak no niezbyt, ani sobie nie przypomniała, ani w ogóle, no ja w ogóle jestem załamany, bo ani nie, no nic, w ogóle nic się nie udało. Ale to nieważne, zanim rozpoczniemy odcinek, znaczy to ważne, nieważne, znaczy kurde! Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No a ja, słuchajcie, lecę do tego szpitala, bo muszę, po prostu muszę dowiedzieć się, że tam jest jakaś pomoc. A ja w międzyczasie, ponieważ, prawda, masa czasu, postanowiłem tutaj, znaczy tu ogólnie mega dużo się pozmieniało, jak widzicie. Troszkę nam tutaj spadło, prawda, pomarańczowego, żółtego śniegu. I jeszcze dodatkowo basen wybudowałem, więc może, żeby już, mamy sporo czasu, co tam. Milki się źle czuje, prawie umiera, ale na spokojnie, prawda, sobie jeszcze zrobimy skok do basenu. Uwaga, tu, na deskę, pum! I do basenu na główkę, łup, dobra. Świetny basen, możecie ocenić, jak wam się podoba, tędy nie wypłyniemy. Dlaczego ja mam dziurę w tym basenie? Kto mi zrobił dziurę? Ledwo co ten basen powstał i już jest w nim dziura, ale nawet spoko, można tutaj wylecieć. Dobra, lecimy w takim razie w stronę szpitala, ponieważ trzeba znaleźć jakąś pomoc. Trzeba znaleźć jakąś pomoc, nie może być tak, że bez pomocy zostawimy Milki. Więc uwaga, wchodzimy do szpitala. O, widzę, że tu już pan lekarz jakiś jest. O, szpital wariatkowo, o, co jest? Halo. Witam, witam. Dzień dobry, Dziku, dzień widzę, dobra, no, witam. Nowa, widzę, że tutaj się sprawdzasz bardzo dobrze jako lekarz. Słuchaj, tak, problem. Znaczy, ty w sumie wiesz, jaki problem. Milki się źle czuje. Ja chciałem się spytać ciebie, czy gdzieś tam na kalendarzu, tutaj gdzieś w swoim notesie, czy na laptopie byś znalazł łóżko dla niej. Łóżko. No będzie takie piękne łóżko, prestiżowe, tylko jest jeden problem, Szybsonie. No tak? Niestety nie za darmo. Dużo rachunków. Dobra, wszystko ile? Trzeba płacić. Ile? No tak wiesz, do 5 diamentów za same łóżko by tutaj się przydało. Dobra, a mogę zapłacić później, bo nie mam. Dobra, ale na kreskę. Tak, tutaj na listę dłużników cię zapisuję. Tak, o, dobra. Czekaj, biorę. Aha, świetnie. Dobra, 5 diamentów. Dobra, a słuchaj, bo ja muszę ją jakoś tu przetransportować i trochę lipa, bo nie mam czym. Dobra, jest gitara, słuchaj, idę, chodź, pokażę ci okay. Miejsce, słuchaj, może nawet nie miejsce, co do końca powóz. Powóz, to jest powóz. Albo wóz. Zobacz, wow, ale fajne, kurczę, ambulans. Wygląda dobra. To super, ale, hola, zaczekaj, weź sobie zatankuj to, jakbyś chciał. A nie jest zatankowany? A nie wiem, musisz zobaczyć, weź sobie tutaj dobra, kanister, jest zatankowany. Tanking, robię tanking. Chyba czy jest zatankowany, leje, nie, chyba nie, bo leje, bo ciągle to się zatrzyma, czy ja przeleję w końcu? Czekaj, zobaczę, nie, jest dobra, okay, jest cały bug, okay. Cały bug niestety, działa. Ten, wszystko ten, więc niestety to by było na tyle. Ja sobie ściszę lekko Minecrafta, bo tutaj nieźle ten, że tak powiem, warkocze. Tak, jest bardzo głośny, zobacz. Tak, bardzo, no ja nie słyszę, jak ty w nim jesteś, ale ja słyszę, jak ja w nim jestem. O, dobra, no to słuchaj, ja po nią lecę, będę tu najszybciej, jak się da. Pozdro. Trzymaj się, Szybson, i się, właśnie, kurczę, nie wywal się, uważaj, będziesz za odszkodowanie. Dobra, nie, spokojnie. Więc uważaj na drzewa. Jakie to w ogóle nie skręca? Dobra, uwaga, przejeżdżamy tędy. Tu na spokojnie jedziemy po Milki, dobra, ulicą, co prawda nie mamy tutaj żadnej drogi, ale myślę, że tędy może będzie bezpiecznie, jak pojedziemy. Objedziemy sobie to dookoła, w ten sposób będziemy chyba bardziej bezpieczni, bo tamto bym się cisnął w takich miejscach, w których niespecjalnie chciałbym się cisnąć. Czy ja tędy przejadę? O kurczę, ale jazda bez trzymanki. Dobra, przejeżdżamy tu, mam nadzieję, że mi paliwa starczy. Jakby mi nie starczyło, to bym się popłakał chyba, ale chyba mamy fula. Dobra, mamy fula, kula daje fula. Lecimy tutaj, uwaga, w prawo, oj, tu jest jakby, że tak powiem, wąska ulica, ale już jesteśmy blisko. Uwaga, podejrzamy tu pod Milki i widzę, że ona tam leży. Widzę, że tam leży i męczy się, więc uwaga, tu podjeżdżamy, zaraz jej pomogę wsiąść oczywiście do tego wozu. Wchodzimy do środka, puk, wchodzę do środka. A to są kolejne drzwi, puk, znowu pukam. Dobra, uwaga, tu znowu dziura, nigdy tego nie zalepi. Dobra, halo! O kurcze, ale żeś tu narzygała. Fuj, nie chcę. Dobra, słuchaj, jest pomoc, jak się czujesz? Znaczy, dobra, jak się czujesz, to jest głupie pytanie. Czujesz się fatalnie, ale... Nie czuję. Co nie czujesz? Nic nie czujesz? Nie czuję. Dobra, a dasz radę wstać? Pojedziemy do szpitala. O, błyskawicznie, no. Widzę, że ten, dobra, ja wezmę apteczkę na wszelki wypadek, jakby trzeba było coś po drodze ci pomóc. Że tak powiem, podtrzymam się łomem, dawaj. Lecimy tu, idź. Nie biję cię łomem przecież, ja ci tylko podtrzymuję. Idziemy, przyjechałem specjalnym wozem, co prawda nie mam prawa jazdy, ale umiem jakoś jeździć. Co?
radio, jestem radio. Jakąś piosenkę, jak sobie zaśpiewasz? Jak będziesz. No jest, oczywiście. Jak sobie zaśpiewasz, to tak. O, przepraszam. No. Dobra, siadaj tutaj do tyłu. Siadaj tu, otwieram ci drzwi. Jest proszę tył. Bardzo. No nie wiem. O, możesz być z przodu też. Dobra. Uwaga, jedziemy. Ja wycofuję. To możesz podłączyć jakąś piosenkę. Możesz włączyć, ja nie umiem. Kokieterkę włącz. Dobra, kokieterkę. Dobra, uwaga, zapuszczam. Kokieterka. Gdy idzie do góry lewa rzęsa. Ej. Kokieterka, podziałam na ciebie jak tabletka. Ej. Dobra, no oczekaj, tu przyjeżdżam. W DM-ach znowu za dużo mięsa. Ej. Kokieterka. Nie znam tekstu dalej. O, no właśnie, dobra. I tu przejeżdżamy, uwaga, pod mostem, świetnie. O kurde. Jakie wrażenia, wow. Niesamowite, ale myślę, że lepiej się czuję. Muszę rzygać jeszcze bardziej. Nie, dobrze, już jesteśmy prawie na miejscu. Jesteśmy prawie na miejscu. Tutaj już widzisz szpital, jest tuż. Nie rzygaj, nie, no co ty robisz? To jest moja wina. Jakie kurde, dobra, halo. O, rzyga mi w aucie. Zażygałem niestety ambulans. Ej, co się dzieje, co? Zażygany ambulans. Tu jest, ej, jest. Ty, Szybson, co? O nie, co to ma być? Ja tego nie będę zbierać, Szybson, będziesz odkupywać. Co będę odkupywać? Ambulans powinien być ubezpieczony na takie rzeczy. Dobrze, no, proszę ją zanieść, na odpowiednie łoże, niech ona czuje się tam jakby, wiesz, lepiej. Proszę za mną przechodzić, tak. Mhm. Proszę tędy, spokojnie. Czy coś panią boli, czy coś panią dolega? O nie, jest kolorowo. No, ona na wszystkie kolory tęczy, żyga. Ja nie mogę, jakiś za dużo skitelców. Za dużo skitelców. Szybko. Nie wiem, już słodyczy. Idziemy na górę. A najpierw trzeba poczekać w poczekalni? No dobra. Nie, to jest bez kolejki wchodzicie, bo Szybson zapłacił dodatkowe 15 diamentów, żeby bez kolejki wejść. Co? Więc Milko tutaj. Ej, ale chyba lagi. Proszę bardzo. Dobra, no. Wszystko w porządku, proszę bardzo. Co? Że ja zapłaciłem za specjalnie osobne łoże? Tak, specjalne tutaj za 10 diamentów, proszę. Dobra, słuchaj, to teraz patrz w to, daję ci apteczkę, żebyś swoje nie używał, żebym już kolejnych kosztów nie ponosił. Nie ma co, dobra, ale tutaj tak, wszystko. Nie bój mnie głowa strasznie. Jasne, proszę jej dać jakieś pięć głowy. Dobrze, kurczę, nie kruj jej ręki. Nie, żartuję. Mam łom. Proszę się uspokoić, ale to jest mój szpital, dobra? Dobra. Ja tutaj wiem, jak leczyć pacjenta. O kurczę. Dobrze. Pani Milki, proszę się uspokoić, więc tak, najpierw musimy przetestować pewną tutaj miksurę, zobaczymy, czy pani pomoże i proszę powiedzieć, jak się czujesz. Szybson, proszę się odsunąć od tutaj małżonki, czy jakimkolwiek tam. Jakie małżonki? Uwaga, rzucam, proszę uważać. Nie, ty zrobiłeś, jeszcze raz. Dobra, teraz poszło, dobra, uwaga, jak się pani czuje, czy się nie zamieniła w nic? Wszystko w porządku? O, jakie odczucia, jakieś ten, objawy, cokolwiek? Chyba nic się nie stało, panie doktorze. Dobra. Proszę jej podać drugą dawkę. Dobra, druga dawka. Nie te drugie dawki. Ona w dawkach większych może być śmiertelna, ale mam. Tak? Mam nadzieję. O nie, o fuj! Ale obrzydliwe! Ale zig! Jaki kich! A to było kichnięcie, okej. Ja muszę tego wewnętrzności zaraz mi zajrzysz, a ty się kichnięcie. No trzeba maskę, widzi pan tą maskę. Proszę, tak, proszę jej podać maskę. Proszę założyć maskę. Raz, dwa, niestety, zakładasz maskę. Niestety, trzeba założyć maskę. Nie, w ręce, musisz mieć w lewej ręce masce, bo ty naprawdę jesteś niebezpieczną kobietą tutaj, która może dam naprawdę naprzód tutaj. No proszę, dobrze, a sprawdzić jej tętno, proszę. Czy wszystko jest dobrze? Czy wszystko mówi pan tutaj? Ja bym jej kropluszkę podpiął. Wie pan, proszę ją ratować, bo mi zależy, no. Nie, no jasne, no ja robię co mogę, no nie płacą mi za darmo. Patrz, co ja ci tutaj ogarnąłem, masz. Patrz, ciastka będziesz miała. O, kukisy, to się przydaje. Lubisz ciastka. Dobra, teraz uwaga. W takim razie to musi być radykalna terapia. Ponieważ obawiam się, że to nic nie zadziała. Ja się boję. Dobra, spokojnie, nie ma się czego bać. Nie, ja nożyczki, proszę, nie, proszę, nie. A co tutaj jest, jakby... To tylko skalpele, to tylko takie... Nie, ała, nie, ja nie chcę, nie, ja nie chcę. Połóż się, to dla twojego dobra. Co jest, dlaczego... Dlaczego ma te suparki? Uwaga, dobra, chwila. Co to jest? Co ty robisz? Chłopco w tacę wszedł. Uwaga, dobra, nie. Proszę jej podać pierwszą dawkę. Dobra. O, dostała narządy tutaj. Chwila, muszę podać nie, dawkę. Panie doktorze. Druga dawka, nie, dwie dawki musiały. Panie doktorze, może nie tak dużo, może faktycznie, jeżeli ona, wie pan. Proszę mi pokazać papiery, co jest? Jakie papiery? Co się dzieje? Nie, co się dzieje? O nie, jest dobrze. Widzisz ten drut w brzuchu? Widzisz to? Proszę wyciągnąć ten drut. Szybko, Milki się stresuje. No wyjmiesz mi to! Proszę, o koniec wizyty. Ale ty pokaż mi papiery, że jesteś lekarzem.
Jakie, dobra, chwila, już idę, zaraz coś ci znajdę, jak ty taki niedowiarek. Słuchaj, wyciągam ci ten drut, wyciągam ci ten drut. Tak, wyciągasz? Tylko ja nie jestem, doktorem nie rehabilitowanym i nie wiem, co się dzieje. Okej. Wyciągnąłem? O, ale jestem dobry w te klocki. Dobra, czekaj, odłożę to, bo to jest urządzenie, które tutaj szkodzi bardzo. Dobra, powiedz, jak się czujesz? Czemu ty masz znowu ten drut? Proszę bardzo. Ale co się dzieje? Proszę podać mi papiery. Dobra, nie, chwila, my musimy tutaj radykalne czasy, trzeba będzie drut niestety przeciągnąć tutaj mieczem. Niestety, papiery pokażę. Nie ma papiery, dobra, proszę, łap te papiery, dobra, ja tutaj przeciągam druta, uwaga. Jak będzie łaskoczeć, to proszę uważać, tutaj uwaga, dobra, trochę posmerało. Ale drut wyjęty, niekompetentny! On wziął jego papiery? Drut wyjęty, co ty gadasz? Przeczytaj, to są jego papiery, które świadczą o jego byciu doktorem. Nie, może jestem zabrać. Zyku jest doktorem, pozdro, no to jest wszystko. Nie, ja skończyłem tutaj doktorat, 6 lat pracy, 10 lat stażu. Dobrze, to w takim razie proszę mi powiedzieć, na co ona choruje. No, ewidentnie jest to jakaś przyczyna pewnej mikstury. Nie wiadomo właśnie od kogo, bo ona ta... Ja nigdy się nie spotkałem z takim rodzajem choroby. Mikstura pamięci tak zwana. Odwrócki, co? Aha, no nie, tak, proszę, bo ona ogólnie zapomniała, że ja jestem jej chłopakiem i chciałem jej przypomnieć. Ja wróżki nie wiesz, co? No dobra. W takim razie, wiecie co, no nie wiem, ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. Musiałbym poeksperymentować w moim laboratorium. Proszę bardzo, ma pan pełną moją zgodę. O, dziękuję ci bardzo, Szczypconie, nie ma pojęcia, ja ci bardzo to dziękuję. Słuchaj, my to się dogadamy, ja czuję, że nie, proszę. Dajmy Emilii odpocząć, daj mi Milki tutaj dać. O, fuj, ja bym chciał zajrzeć do środka brzucha. Tam myślę, że będzie wszystko. Proszę ciąć, panie doktorze. Nie, proszę, może źle zakończyć, wiesz o tym. Ale co, jak jest, ała! O, dobrze, pacjent stawia opór, Nie. Nie, Co jest grane? Co to było za pikanie? Dobra, kto umarł? Kto umarł? Ja chcę iść do mamy! Ej, bo ja nie mogę wejść! Ej, bo ona chce wyjść! Panie... Dobra, doktorze... Nie, wyszła! Panie doktorze! Proszę rozwalić tutaj TT, bo nie można wejść na piętro, ja idę ją gonić. Gdzie ona jest? Szybko. Halo? Ja nie wiem, gdzie ona uciekła. Uciekła nam, czekaj, bo biegnę tu dookoła. Zostawcie mnie, proszę. Wracaj tutaj, Milki, my chcemy... Proszę wrócić. Wracaj z powrotem. To dla twojego dobra, pamiętaj. Nie. To dla twojego dobra. No musisz. A, przepraszam, przepraszam bardzo. O, dobra. Ej, panie doktorze, ktoś jej wbił nóż w plecy. Ale jest jeden problem. Jaki? Ponieważ pani Emilia wybiła szyby, to twoją odpowiedzialnością jest, żeby zapłacić za tą panią, bo to jest twoja tutaj... Mogę wstać, za mną chodzić. Nie, proszę wrócić na salę. Strzyknąć. Kolejna dawka. Proszę zabrać na salę operacyjną. Kolejna dawka igły, proszę bardzo, igła wchodzi do żylnie, cyk, dobra, piękna żyła, tutaj wchodzi, pyk, dobra. O nie, zabrałem, proszę jej podać jeszcze raz, ja przyjąłem tak, niestety dawkę. O nie, ona zabrała! To jest nie, broń w jej rękach. Nie, ale ona uszczypi się. Jak ja widzę strzykawki, to mi się robi słabo. Ale mnie uderzyła, w pupę mnie, Aż, kurde, doktorze, jego będę. Nie, rób mi tak, muszę uciekać, szybko. Emilia, proszę wrócić do łóżka. Proszę, wróć do łóżka. To dla twojego dobra, pamiętaj. No ale to nie jest dla mojego dobra, on nie jest dobrym doktorem w ogóle. On się zna na rzeczy. On ma trochę radykalne sposoby, ale masz ciastka, będzie dobrze. Będzie dobrze, słuchaj. Nie będzie dobrze, ja go na TikToki. Ej, bo to pika. To pika. Ja idę. Panie doktorze, bo tutaj jest ogólnie sytuacja taka... Nie, to proszę... Cicho, bo możecie mi przeszkadzać. Oglądam sobie TikToki. Faktycznie TikToki ogląda. Co to ma być? Panie doktorze, przestało jej bić serce. O nie, nie gadaj. No, co jest z nami, no jak to będzie? Nie, przepraszam, ja tego nie podpiąłem nawet. Dobrze. Ta dziewczyna od początku serca nie miała, muszę przyznać, proszę pana, niestety. Aha. Tak, ja to jest, mówię. Ej, znowu nie, to pika. Nie wiem. Dobra, uciekać, bomba, to za chwilę przestaje. Ja nie słyszę. Ej, co tu się dzieje? Dlaczego tu tyle pika? Co tu się dzieje?
Proszę, ała, moje uszy! O, no miłe też, my też. Ja nie słyszę. Co się dzieje? Ała! Dobra. Dobra, już jest gitara. Już? Już jest. Dobrze. Proszę nie pikać, te sprzęty, proszę pana, nie, jakoś średnio działają, mi się wydaje. Nie, no ty tutaj... średnio działasz, tylko proszę mi tutaj, aha, że tak powiem, nie psuć, dobra? Proszę nie psuć. A właśnie, panie Emilio TV, proszę bardzo serdecznie, jakby pani chciała pooglądać telewizję, to jak najbardziej, cyk, proszę tutaj. Ładny widzi pani telewizorek, może pani pooglądać wszystko. Ja sobie przycupnę, żebym widział wszystko. O, no ale a proszę nie korzystać. Ej, ale proszę podpiąć tutaj w ogóle internet, bo ja widzę, że tutaj... Nie podpięta. Tutaj jest chyba w ogóle nic nie działające, mi się wydaje, panie doktorze. Dobrze, nie, w sensie, no ja naprawdę... Ja mam pytanie, czy tu w tym szpitalu cokolwiek działa? Działa wszystko, proszę bardzo, będzie działać, o elegancko. No tak średnio. Aha. Ojoj, dobra, chwila, Proszę włączyć jakiś ulubiony program mojej dziewczyny. Tak, już. Wy kogo? Nie zamiatać tak, kolego. No, to jest, ja już zaraz stuknę, chcę przypomnieć wszystko. Jak jest ulubiony tutaj... Jaś Fasola mówiący, który jest good. Nie, tak, nie, to jest ulubiona nie, twoja nie. bajka, nie mów, że nie. Jasne, doskonale wszyscy wiemy, że tak. Jaś Fasola, który ja mówi, myślę, że jest good. Nie, Kubuś Puchatek jest najlepszą tak? bajką. Tak? To proszę Kubusia Puchatka je puścić. O! Mm-hmm. Nie, I'm sorry. Ja powiem, co się puszcza. Ja Milki, ja chyba wiem, tutaj znalazła jakiś ten, ale telewizor chyba przeprasza, że nie działa za bardzo. Dobra, proszę nie, next. Proszę odpalić kolejny ten. Jak proszę inny kanał włączyć. No właśnie, czekaj, nie wiem jak go się zmienia, więc zmienię go w ten sposób. Aha, dobra, o ja nie mogę, dobra, zmieniłem, zepsułem, dobra, przepraszam Emilio. Nie wiem, nie potrafię. Coś mi się tutaj... No i tutaj coś niespecjalnie te kanały panu działają. No, nie działają, Czyli za co ja płacę? Zapłaciłem za specjalne miejsce z prywatnym telewizorem. Ale czy ty płacisz za to, żeby Emilia tutaj pięknie wyzdrowiała, a nie za to, żeby miała tutaj... Dobra. No mogę już pochwilać ona czy coś, bo jakby... Dobrze, panie doktorze, ja w takim razie zostawiam ją tutaj pod pana okiem. Idę, bo muszę zdobyć zapłatę, żeby mógł ją odebrać. Tak, no ja przypominam, że 50 diamentów się należy tutaj ładnie dla mnie, bardzo proszę. Ile? Miało być 15! Nie, a więc tak, 5 diamentów to było za same łóżko, no ale że łóżko jest premium, no to dodatkowe 10, dodatkowo, jak widzi pan tutaj, jest telewizor, jest tutaj wszystko, co jest potrzebne. No telewizor tak średnio działa, szczerze mówiąc, mógłbym go stąd wynieść, no dobra, byśmy to ale nie samo ale tu mieli. Się wlicza się w cenę, no więc kolejne 20 diamentów. Proszę pana, te urządzenia nie działają, przepraszam, co to jest? Jedna rzecz jest ważna. Bardzo Zdaria muszę... zawiało. Aha. Ja muszę ci powiedzieć tą rzecz, patrz, widzisz to szczypcą, czy ty to widzisz, patrz co tu się stało. Dobrze, ty ale to nie ja rozwaliłem, to ona rozwaliła, no i, proszę ją pociągnąć do odpowiedzialności. To pan się podpisywał pod tutaj... On się zaraz łoma przywale, jesteś ja, po... Ja zartowałem, dobrze. Dobrze, proszę pana, bo ona umiera, proszę się zająć, zdobędę wszystkie diamenty, które są potrzebne. A ty szczypcą, dobrze, do zobaczenia, trzymcie się. Dobrze, widzowie, nie jest kolorowo, nie mamy diamentów, a musimy tak, mamy masę długu, mamy dług w szpitalu, mamy dług u wróżki, mamy wszędzie dług ogólnie. W sumie to nie mam w ogóle pieniędzy na życie, w ogóle nie mam diamentów, trzeba je zdobyć, więc będę musiał jakoś zdobyć, nie wiem, może okradnę bank, to byłby dobry pomysł, więc może będziemy okradać bank. W każdym razie w dzisiejszym odcinku to by było na tyle z Milki, nie jest dobrze, musimy jakoś sobie z tym poradzić. W każdym razie trzymajcie się, do jutra, pozdro, cześć, pa, pa.